Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Tak szybko, zanim przejdziemy do lekcji. Zapraszam na darmowy wideokurs maturalny z matematyki. Jeśli zdajesz maturę, zobacz go koniecznie. Link do tego kursu jest tutaj pod filmem w opisie. Zapraszam gorąco. Zadanie trzecie, matura, maj 2013. Co tutaj mamy? Tutaj mamy logarytmy. No i zobacz, mamy odjąć od siebie logarytm. Ten nie ma podstawy. Co to znaczy, jeśli nie ma podstawy? Jeśli nie ma podstawy, to znaczy, że w podstawie jest 10. Ze 100 odjąć logarytm, to powstaje 2 z 8. Przypomnijmy sobie, jak działał logarytm. No na przykład, logarytm o podstawie a z b równa się c, wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c tej daje b. Czyli na przykładzie, logarytm o podstawie 2 z 8 daje nam jakąś niewiadomą, niech to będzie x, wtedy i tylko wtedy, gdy 2 do potęgi x daje nam 8. Czyli to do takiej potęgi musi dać to. Czyli innymi słowy, 2 do jakiej potęgi daje 8? 2 do jakiej potęgi daje 8? 2 do potęgi trzeciej daje 8. Czyli tutaj wynik tego logarytmu to jest 3, ponieważ 2 do potęgi trzeciej daje 8. Teraz tutaj, logarytm powstaje 10 ze 100. 10 do jakiej potęgi daje 100? Co trzeba zrobić z dziesiątką, żeby otrzymać stówkę? No trzeba podnieść to do drugiej potęgi, czyli 10 do kwadratu, 10 do kwadratu daje nam 100. Czyli wynikiem tego logarytmu jest dwójka. Czyli tu mamy 2, tutaj mamy 3. No i od 2 musimy odjąć 3. 2 odjąć 3 daje nam minus 1 i to jest prawidłowa odpowiedź. Czyli utrwalmy sobie tak na szybko. Na przykład, logarytm o podstawie 3 z 9, ile to będzie? 3 do jakiej potęgi daje 9? No 3 do kwadratu. Logarytm o podstawie 5 z 25, ile to będzie? 5 do jakiej potęgi daje 25? 5 do kwadratu. Później weźmy na przykład logarytm o podstawie 2 z 32, ile to będzie? Czyli 2 do jakiej potęgi daje nam 32? No to 2 razy 2 daje 4 razy 2, 8 razy 2, 16 razy 2, 32, czyli 2 do piątej potęgi. I jeszcze jakiś przykład, powiedzmy logarytm o podstawie 3 z 27. Ile to będzie? No to 3 do jakiej potęgi daje 27? 3 do potęgi trzeciej daje nam 27. Tak działa logarytm. Zatem prawidłowa odpowiedź to będzie odpowiedź B, czyli minus 1, ponieważ 2 odjąć 3 daje nam minus 1.